wieczór Państwu. Edyta Hołdyńska, to jest program Ekonomia Raport. Zaczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych z kraju i ze świata. Przejęcie BPH. Komisja Nadzoru Finansowego wydała 3 zgody związane na przejęcie tego banku przez Alior Bank. Fakro oskarża Komisję Europejską o bezczynność. Już 4 lata temu zgłosił swoje zastrzeżenia. Nadmierne zadłużenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej to wynik audytu przeprowadzonego na zlecenie resortu energii. I zaczynamy od repolonizacji banków. To hasło jest z nami w Polsce od momentu, kiedy PZU przejęło część udziałów w Alior Banku. Natomiast teraz, dzisiaj konkretnie Komisja Nadzoru Finansowego wydała 3 zgody związane z przejęciem banku BPH również przez Alior Bank, czyli również przez PZU. Będziemy się przyglądać temu, tej działalności, tej całej repolonizacji, ponieważ jak mówi nowy szef PZU Michał Krupiński, chciałby docelowo, aby na rynku pozostało 5-6 dużych graczy na rynku bankowym i chciałby, aby PZU miało wśród tych graczy znaczący udział. O tym, jak to będzie wyglądało, czy poprawi się jakość usług bankowych, czy zmniejszy się konkurencja i jak to wpłynie właśnie na sytuację klientów banków, porozmawiamy z naszym pierwszym gościem w studio. Jest z nami pan Andrzej Kurnicki, ekonomista, kierownik Zakładu Rynków Kapitałowych w Uczelni Łazarskiego. Witam serdecznie. Co pan na tę nowinę? Przejęcie BPH to jest kolejny bank, który trafia w polskie ręce de facto. Tak, właściwie trafia, o ile z tego zrozumiem komunikatu, to tak tutaj występujący był Alior Bank, który w jakiś sposób jest tam mniej lub bardziej kontrolowany przez PZU. No, powiedzmy 20-25% to nie jest pełna kontrola, ale w sytuacji, kiedy ma się 25%, no to się uważa, że jest właściwie dosyć sporo. Tylko proszę pamiętać, że część tych banków jednak przejmowanych są, one mają problemy frankowe. Trudno jest powiedzieć, jaka była formuła, czy problem kredytów frankowych będzie w tej transakcji, czy nie. No w każdym razie sama transakcji, tak. Czyli PZU, kiedy kupowało Alior Bank, pozbyło się tych franków, czyli kupiło je wyłączając kredyty frankowe. No tak, no to byłoby całkiem nieźle. Ja rozumiem, że w tym przypadku trzeba byłoby trochę więcej zapłacić, ale proszę pamiętać równocześnie, że PZU prawdopodobnie bilans będzie bardziej zagrożony, dlatego że PZU działa w branży nieco i w marży, i w branży znacznie większej niż w sektorze bankowym. A zatem PZU mam wrażenie, że nie do końca jest przygotowane, jeśli chodzi o konsolidację polskiego sektora bankowego. Tam nie ma tej kadry, ja bym powiedział, co w sektorze bankowym. My mamy nawet niezłą kadrę w niektórych bankach, ta, która by tą konsolidację i restrukturyzację, proces konsolidacji, restrukturyzacji aktywów, ale również i personalnych poprawić na tyle, żeby była synergia między PZU a Aliorem i przejmowanym przez Aliora inne podmioty gospodarcze. Konsolidacja jest wskazana, ale zbyt mocna konsolidacja i gdyby nagle powstał jeden lub dwa podmioty dominujące wyraźnie na rynku polskim, no to zachodziłby problem ewentualnej konkurencyjności i jakości usług z sektora finansowo-bankowego w Polsce. Do tej pory takim polskim bankiem typowo jest jedynie bank PKO BP. Są słuchy o tym, że PZU również przymierza się do kupna banku PKO SA, tego drugiego banku PKO. 10% akcji niedawno z grupy UniCredit, która miała większość udziału właśnie w banku PKO SA, trafiło, zostało odkupione, ale nie wiemy właśnie, w które ręce trafiło. Czy ta transakcja budzi pański niepokój? Czy możemy domyślać się, kto kupił te 10%? Znaczy, nie chciałbym wypowiadać się, bo słuchy chodzą na rynku, kto ewentualnie mógł być tym klientem. Zobaczymy wcześniej czy później, ponieważ to jest przekroczony próg 5%, będą musieli ogłosić, dlatego że ponieważ PKO SA jest bankiem notowanym na giełdzie, a zatem obowiązek publikacji po przekroczeniu 5% udziału w kapitale właścicielskim trzeba ogłosić, kto jest tym właścicielem. Czy to jest jedne
jeden podmiot, czy to jest zagraniczny, czy są to fundusze, czy jakieś grupy, powiedzmy, zewnętrzne, które taką ofertę złożyły. Generalnie to, co się nazywa udomowieniem czy repolonizacja, jest procesem właściwym, dlatego że centrum decyzyjne przesuwa się do Warszawy, bo większość tych podmiotów bankowych ma swoje siedziby w Warszawie, w Polsce, a zatem nie podmioty zagraniczne gdzieś w Nowym Jorku, Amsterdamie, we Frankfurcie, Mediolanie czy w Paryżu decydują o tym, jaka jest na przykład strategia czy polityka kredytowania, jakie podmioty kredytować czy jakie sektory, a przede wszystkim te sektory, które są wyjątkowo marżowe, ale o podwyższonym ryzyku. I takie instytucje zagraniczne u nas, podmioty, można byłoby wyraźnie wskazać, które są nastawione na generowanie wysokiej marży. Ja oceniam to pozytywnie, natomiast bym powiedział, zbyt duża koncentracja w paru podmiotach, dwóch podmiotach, gdyby to był PKO BP, który konsolidował, czy PKO SA, ale pod flagą Alior Bank i PZU, to te dwa podmioty decydujące niekoniecznie by prowadziło do podwyższenia usług, jeśli chodzi o jakość i przede wszystkim zarządzanie częścią aktywami. Dlatego, że know-how u nas, naszych podmiotów, private banking, zarządzanie aktywami, nie jest na wysokim poziomie. Prezes PZU Michał Grupiński także w wywiadzie dla Do Rzeczy podkreślał, że te banki, które powinniśmy konsolidować, że ta sytuacja, do której on dąży w Polsce, czyli tych 5-6 głównych graczy, że taka sytuacja ma miejsce już na zachodzie Europy, między innymi w Danii czy we Francji, że tam jest już rynek tak mocno skonsolidowany. Czy my możemy przypuszczać, że nam się uda zrobić to tak jak na zachodzie? I zwłaszcza patrząc na tą decyzję, na tę sytuację, w jakiej są teraz zachodnie banki, czyli nie najlepszą. Ja bym powiedział w ten sposób. Pan prezes Krupiński nie jest ekspertem w dziedzinie bankowości komercyjnej, to jest po pierwsze. Ma dosyć krótkie doświadczenie finansowe, a zatem konsolidacja dużego podmiotu, to właściwie jeśli chodzi o kapitalizację, czyli wartość wyceny giełdowej, to PKO SA w tej chwili jest chyba nawet większym podmiotem niż PKO BP. To byłoby duże wezwanie dla PZU, a ja nie widzę tam, przepraszam, że tak powiem, zawodników tacy, którzy mają głębokie doświadczenie, jeśli chodzi o restrukturyzację portfela, o restrukturyzację, ja bym powiedział, kadrową nawet w PKO SA, żeby akurat tak kadra, która jest w PZU, poradziła sobie z tym problemem. I to może być duże wezwanie. Ponadto trzeba będzie wyłożyć kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów, bo kapitalizacja PKO SA to jest na poziomie... PZU akurat pieniądze ma, a PKO na pewno jest łakomym kąskiem. Ale to wtedy, wypłacając to, zmniejszy ewentualność, możliwość zasilania poprzez rynek kapitałowy czy poprzez różnego rodzaju fundusze polską gospodarkę, to co chce w ramach planu Morawieckiego zrobić nowy nasz wicepremier. A zatem tu jest pewna sprzeczność. Repolonizacja, konsolidacja, tak, ale jakie podmioty robimy, za ile płacimy? Czy płacimy znowu po 100 zł, 120, może nawet więcej, kiedy te banki zostały sprzedane podmiotom zagranicznym, powiedzmy sobie po 10, po 15. A zatem kupujemy podmiot, który ma problemy i wymaga restrukturyzacji po cenie być może atrakcyjne, ale nie do końca. Natomiast uważam, że podmiot, jakim jest PZU z tą kadrą menedżerską, może mieć problemy, jeśli chodzi o konsolidację polskiego sektora bankowego. Problemem jest też jakość usług, o tym już zaczęliśmy mówić, o kredytach frankowych i polisolokatach. To były te główne dwie właśnie sprawy, które mogły zachwiać zaufaniem klientów do instytucji finansowych w Polsce. Moje pytanie brzmi, czy Komisja Nadzoru Finansowego powinna być silniejsza teraz? Czy powinniśmy ją uzbroić w więcej narzędzi, żeby mogła sprawdzać rynek? Zdecydowanie tak. Ja byłem przeciwnikiem, jednym z niewielu, jeśli chodzi o wyprowadzanie nadzoru bankowego z NBP, ale to już jest historia. Ja uważam, że jeśli chodzi o sprawę kadrową czy decyzyjną, to KNF przespał. Chyba byłem też jednym z niewielu, który wyraził protest w sensie wprowadzania kredytów frankowych. Na obszar Polski walutowy nie wolno wprowadzać waluty toksycznej czy waluty fałszywej, jakim jest euro. Sądzę, że problem frankowy jest istotny i ważny. On jest do rozwiązania, natomiast wymaga długo czasu. Szybkie rozwiązania połowiczne mogą doprowadzić do załamania się bilansu sektora bankowego. Na rozwiązania konkretne jeszcze czekamy. Tak. Projekt prezydencki nadal jest w toku prac. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Andrzej Kurnicki, ekonomista Uczelnia Łazarskiego. Szanowni Państwo, dziękuję również Państwu za uwagę. W pierwszej części naszego programu za chwilę jeszcze dwie rozmowy.